Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Konstelacje Gwiazd. Dzisiaj będziemy mówić o Gwieździe Niesamowitej, o Czesławie Niemenie, ale także o jego wielkiej miłości, Faridzie. Był to związek, który tę dwójkę tak naprawdę złączył, można powiedzieć, tak na rozstaju dróg. Czesław Niemen akurat był wolny, rozstał się wcześniej z żoną, chociaż przez długi czas ich relacje nie były jasne, czego pewnie nie dowiedzieliście się z odcinka o nim na moim kanale, zanim jeszcze poznał swoją drugą żonę. Natomiast jego wybranka miała dużo trudniejszy orzech do zgryzienia, bo Czesława Niemena, o którym do dziś mówi, że był największą miłością jej życia, poznała będąc już mężatką. Jak to się wszystko narodziło, jak się rozwinęło i co sprawiło, że ta dwójka jednak ostatecznie nie mogła być razem? Myślę, że dzisiejszy odcinek będzie bardzo ciekawy nie tylko dla romantyków, ale również dla tych, którzy uważają, że romantyczna miłość nie może być spełniona. Na koniec postanowimy sobie razem odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego? Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek i temat wydaje się Wam być na tyle interesujący, że będzie ze mną do samego końca. Zapraszam serdecznie. Ona na imię miała Konseta, jednak wszyscy znali ją po prostu jako Faridę, piękną piosenkarkę z Włoch. Tak naprawdę swoją urodę zawdzięczała właśnie włoskim, ale także egipskim korzeniom. I kto pamięta, ten wie, że w latach 60. i 70. włoskie piosenki to były naprawdę największe hity w Europie. Wiele zresztą piosenek w różnych krajach było później stylizowanych na te właśnie włoskie rytmy. I zresztą dla artystów udział we włoskich festiwalach był naprawdę ważny, był swego rodzaju nobilitacją, a tym bardziej dla polskich artystów zza żelaznej kurtyny. Oczywiście powiew zachodu można było czuć na każdym kroku. Ale nie tylko zachodu, bowiem również miłości, jak nam pokaże dzisiejsza historia. Właśnie na jednym z takich festiwali pojawił się zaproszony na niego Czesław Niemen. To tam właśnie po raz pierwszy ujrzał Faridę. Był rok 1970. Piorunujące wrażenie ponoć zrobiło na nim połączenie włoskiego temperamentu i niesamowicie orientalnej urody artystki. Wiele osób, które ją spotykały, mówiło, że jej uroda była wręcz jak magnes. Czesław Niemen często u nas występował, perfekcyjnie znał język włoski. Kiedy wpadliśmy na siebie, czułam nieustannie skupiony na sobie jego wzrok. Przypalał mnie tym wzrokiem, aż ciarki przychodziły mi po plecach, opowiadała. I Farida wiedziała, że podoba się mężczyznom. Nigdy jednak tego nie wykorzystywała. Jednak Czesław Niemen również bardzo zwrócił jej uwagę. Wiedziałam, jak bardzo mu się podobam. On też zrobił na mnie ogromne wrażenie. Czułam, że rodzi się między nami wyjątkowe porozumienie dusz. Choć właściwie się nie znaliśmy, nawet go unikałam, dodała. Powód był dla niej dość oczywisty. Skoro przyciągał ją mężczyzna, to musiała go unikać, bo od niedawna była mężatką. Wyszła za mąż i jak sama przekonywała, również było to z miłości. Jednak jak się później okazało, ta miłość została przyćmiona przez uczucie z Czesławem Niemenem. Wystraszyła się tego, co mogłoby się wydarzyć, więc go unikała. Tak jak wam powiedziałam, Czesław Niemen był wtedy po rozstaniu z pierwszą żoną, Marią Klauzunik. Ponoć kiedy wyjechał z Włoch, Farida wręcz odetchnęła z ulgą, że nie będzie już musiała przejmować się tym, co ewentualnie między nimi się zrodzi. Jednak ani ona, ani on nie zapomnieli o sobie. Wkrótce Farida otrzymała, nieprzypadkowo jak się później okaże, zaproszenie na festiwal do Sopotu. Od razu zdecydowała się przyjechać, co też pokazuje, że bardzo zależało jej na kontakcie z Niemenem mimo wszystko. Jej wszyscy znajomi, muzycy bardzo się dziwili, że chce przyjechać do Polski na festiwal, który przecież w Europie nie cieszył się zbyt dużą renomą. Ona jednak od razu zdała sobie sprawę, że tam go spotka. Od razu przemknęło mi przez myśl, że przecież tam jest Niemen.
Nic nie mogło mnie powstrzymać. W samolocie rozmyślałam tylko o tym, czy go spotkam. Bardzo tego chciałam, a za chwilę ganiłam się za te myśli. Opisywała swoje emocje. Jednak jej rozterki były bezpodstawne, ponieważ Czesław Niemen czekał już na nią na lotnisku z bukietem kwiatów. Ponoć kiedy z lotniska wracali, wyznał jej także miłość. Serce waliło mi jak oszalałe, kiedy na kolanach wręczał mi kwiaty i całował po rękach. Nie mogło zabraknąć mojej królowej, szepnął szarmancko Czesław. I tym po prostu totalnie ją złamał. Wszystkie jej założenia na ten temat, że będzie jednak wierna mężowi, że nie złamie przyrzeczenia, no stopniały w tym momencie. I oczywiście można było się tego spodziewać, że jednak w końcu jechała do Polski w sumie dla niego, no ale nie było pewne, jak to wszystko się potoczy, a być może nie spodobałby się jej tak bardzo. Jednak on zawrócił jej w głowie do tego stopnia, że kiedy przyjechała do Sopotu i miała próbę, nie mogła się na niczym skupić. Szło jej fatalnie. Dyrygent zajmujący się przygotowaniem koncertu ponoć miał pretensje do organizatorów, kogo oni zaprosili, przecież nie umie śpiewać. W końcu jednak nad tymi emocjami dało się zapanować i artystka zaśpiewała na próbie tak, że dyrygent przyszedł i przeprosił. Niemen był w Sopocie gościem honorowym. Kiedy śpiewał, ona siedziała w pierwszym rzędzie i miała wrażenie, że robi to tylko dla niej, bo nawet przez chwilę nie przestawał na nią patrzeć. Dopiero po pewnym czasie dowiedziała się, że to Czesław dołożył starań, żeby pojawiła się wówczas w Polsce. Jednak opłaciło jej się to również zawodowo. Zdobyła wtedy bardzo dużą popularność w Polsce, zdobyła również nagrodę dziennikarzy. Od tamtej pory stali się nierozłączni. Czesław Niemen organizował im również wspólne koncerty, tak by mogli razem podróżować i pracować. Bardzo dużo czasu spędzali też w jego mieszkaniu w Warszawie, przy ulicy Niecałej. Tam odcinałam racjonalne myślenie o tym, że kiedyś za te chwile szczęścia przyjdzie nam obojgu słono zapłacić. No i ja Faridę bardzo szanuję za to, że uwielbia kurczaki z rożna. Gdyby mi ktoś kiedyś zrobił taki prezent, żeby mi wręczył rożno, żebym sobie mogła pichcić swoje kurczaki, to byłby bardzo duży szacun z mojej strony, no i naprawdę myślę, że jedno z najbardziej romantycznych wyznań. A mówię tutaj o tym dlatego, że Czesław Niemen sprawił właśnie taki rożen swojej ukochanej, mimo że nie miał nawet balkonu, żeby go postawić i kiedy chcieli upichcić tego kurczaka, to musieli otwierać okna, a rożen stawiać na parapecie. I mimo że dla nas wszystkich Czesław Niemen no, jest taką osobą dość tajemniczą, prawda? Wydaje się człowiekiem wręcz nierzeczywistym. Tak zdolnym, że nierzeczywistym, ale jednocześnie bardzo oryginalnym, charakterystycznym. Farida mówiła natomiast, że przy niej zmieniał się. Był fantastycznym, wesołym, pełnym energii mężczyzną, który w niczym nie przypominał tego zamkniętego w sobie człowieka, jakim znaliśmy go w ostatnich latach, opowiadała gwiazda. I tych romantycznych uniesień w związku tym nie brakowało. Któregoś dnia dostała od niego piękną białą suknię i wybrali się do Zakopanego, by symbolicznie ślubować sobie miłość i wierność. Mówił, pamiętaj zawsze, ta miłość jest teraz i będzie po nas, wspominała Farida. Wierzył, że będą ze sobą na dobre i na złe, ale ona cierpiała, bo rozumiała, że to tylko pobożne życzenia. I to nie dlatego, że coś między nimi było nie tak. Sama przyznawała, że nie kłócili się wcale, żyli w zgodzie i idealnie do siebie pasowali. Wręcz to była taka miłość jak z komedii romantycznej, kiedy byli w tym mieszkaniu Niemena, w którym właściwie nie było niczego, ono było praktycznie nieurządzone, to również niczego nie potrzebowali. Żyli tylko miłością do siebie i nie było im potrzebne nic więcej. Jednak faktycznie trzeba im w to uwierzyć, bo przecież był pewien problem, o którym wydawać by się mogło, że trzeba było pomyśleć. Mam tutaj na myśli męża artystki, który został na Sycylii, a tam zdradę żony traktuje się okropnie, bardzo poważnie, ale jest to przede wszystkim wielki policzek dla mężczyzny. To jest taka zniewaga, którą Włosi traktują, no myślę, że zawsze to jest zniewaga, natomiast Włosi traktują to niesamowicie poważnie. Mówiono nawet, że Niemen jest w niebezpieczeństwie, ponieważ włoski mężczyzna o tym włoskim temperamencie nie odpuści mu tej zniewagi. Mówiono też, że święte prawa rodziny są najważniejsze, a Czesław Niemen je zdeptał. Również wokalistka się bała tego, ponieważ sama dobrze wiedziała, że cała jej rodzina jego właśnie obwinia za to, że ją zbałamucił, no i sprawił, że ona postradała zmysły. To też pokazuje, jak we Włoszech jednak jest kulturowo, ponieważ
też no, nikt nie pomyślał, że artystka miała swój głos, miała swój rozum i po prostu tak wybrała, tylko no, jednemu mężczyźnie odebrano kobietę przez drugiego mężczyznę. To wszystko jego wina, no bo ona jakby sama o sobie chyba nie może stanowić. No, wiele osób mówi, że do dziś we Włoszech jest to bardzo duży problem. Chociażby Monika Bellucci często to przywołuje. Jednak wszystko się zmieniło, gdy śmiertelnie zachorował jej ojciec. Po pierwsze, oczywiście nie podobało mu się zachowanie córki, a to dla Faridy miało duże znaczenie. Po drugie, obiecała Bogu, że jeżeli jej ojciec wyzdrowieje, to wróci do męża i spędzi z nim życie. Ojciec wyzdrowiał, a Farida postanowiła powiedzieć Czesławowi Niemenowi, co ich teraz czeka. Mimo że on był zrozpaczony, ona postanowiła, że będzie twarda. Musiała to zrobić. Powiedziała mu, że to koniec i wróciła do męża. Rozpaczała, ale wiedziała, że musi być silna i stanowcza. Wyrzucała jego listy i nie odbierała telefonów, zanosząc się łzami. W tej historii zapłaciliśmy wszystkim, co mieliśmy, zarówno ja, jak i mój ukochany. Popełniłam błąd, którego nigdy sobie nie wybaczyłam. Kiedy się ożenił, miałam nadzieję, że jest szczęśliwy. Ja również poukładałam swoje sprawy z mężem, ale związek z Czesławem pozostał wciąż mocny, przeszedł tylko w inny, duchowy wymiar, mówiła Farida, gdy przyjechała do Polski w 2009 roku. Kobieta jednak po powrocie do Włoch oczywiście przeprosiła męża i powiedziała mu, że od tej pory już wszystko między nimi będzie dobrze. Wkrótce potem urodziła dwójkę dzieci i faktycznie była z mężem już zawsze. Przecież ja byłam zakochana, kiedy wychodziłam za mojego męża. Obiecałam mu szacunek i wierność, a potargałam nie tylko jego serce, ale także męską dumę. On cierpiał i to nie tylko wtedy, gdy wdałam się w romans, ale także, gdy z niego wróciłam. A na dodatek, przez te wszystkie lata mąż wiedział, że jednak to nie on jest miłością życia swojej żony. Czekał, aż ta miłość się we mnie wypali. Ale nie wypaliła się, a nasz związek z Czesławem pozostał wciąż mocny, przyszedł tylko w duchowy wymiar. Kontaktowaliśmy się. Farida wysłała Niemenowi swoje wiersze, do których on napisał muzykę. Wybrał La Musica Magica. 16 lutego 2009 roku Farida wystąpiła w Polsce na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas koncertu z okazji 70. urodzin Czesława Niemena. Po koncercie doszło do procesu sądowego między Faridą a Małgorzatą Niemen o prawa do piosenki. Może pani wziąć tę piosenkę, oddam wszystkie pieniądze, ale nie zmieni to nigdy faktu, że to nasza piosenka, moja i Niemena. Tak będzie zawsze. Bardzo też przeżyła śmierć artysty. Dlatego chętnie uczestniczyła we wszystkich wspominających go wydarzeniach. Sama przyznała też, że obiecała sobie, że zrobi wszystko, by o tym muzyku, który był miłością jej życia, nigdy nie zapomniano. Ilekroć pojawia się w Polsce, od razu jedzie na warszawskie Powązki, gdzie spoczywają jego prochy. I tak jak już wam mówiłam, po latach bardzo żałuję, że życie potoczyło się tak, a nie inaczej. Gdybym potrafiła cofnąć czas, na pewno zostałabym z Niemenem, powiedziała podczas jednego z wywiadów. Ze Sławkiem Orwatem, który przeprowadził z Faridą obszerny wywiad, znajdziecie go w źródłach do tego odcinka. Dziękuję mu, że mogłam spotkać taką miłość. Niemen mówił mi często, że kochał mnie jeszcze zanim mnie poznał, zawsze, i że będzie kochał także tam. Nasze dusze po prostu się rozpoznały, ponieważ jesteśmy identyczni, powiedziała w wywiadzie dla Kultura Online. No i właśnie we wstępie wam powiedziałam, że romantyczna miłość nie może być spełniona. Usłyszałam kiedyś takie zdanie, utkwiło mi w głowie, tylko nie mam niestety pojęcia, gdzie je usłyszałam, więc jeżeli wy wiecie, skąd jest ten cytat, to koniecznie mi napiszcie. Natomiast faktycznie przytoczyłam to zdanie tutaj, ponieważ bardzo pasuje do tej historii. Ponieważ jestem ciekawa również waszego zdania, ale w mojej opinii właśnie ta wybitnie romantyczna miłość zawsze musi być niespełniona. Bo idąc tropem tej historii, czyli właśnie tej pary, która była siebie tak spragniona, wręcz sobą nienasycona, nie byli w stanie widzieć świata poza sobą i nie przeszkadzało im, że nie mają niczego, dlatego tak bardzo się kochali. Ale pytanie, czy byłoby tak, gdyby przyszła tutaj proza życia codziennego? Moim zdaniem trochę mogłoby się zmienić.
Codzienne obowiązki, może dzieci i tak dalej sprawiają, że ten romantyzm no trochę ulatuje. Myślę, że dlatego w związku jest ważne, żeby zawsze znajdować chwilę dla siebie, czasem gdzieś wyjechać razem i tak dalej, żeby te obowiązki pozostawić daleko za sobą i by sobie przypomnieć, dlaczego tak naprawdę jesteśmy z tą drugą osobą. I taka bardzo romantyczna miłość chyba jednak nie może do końca być spełniona, a oni zapamiętali siebie właśnie z tych najbardziej wzniosłych momentów i chwil. Ale bardzo chętnie posłucham Waszego zdania, jeżeli macie inne i zapraszam oczywiście do dyskusji w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zdradźcie, czy wiedzieliście o tej historii. Przyznacie, że bardzo romantycznej. Pamiętajcie, że podcasty Historie Gwiazd tworzę dla Was w serwisach streamingowych typu Spotify i tak dalej. Natomiast grupa Przyjaciół kanału Pauli Rodak czeka na Was na Facebooku. Dzięki za dziś, no i oczywiście łapka w górę, jeśli Wam się podobało. I subskrybujcie mój kanał, aby być zawsze na bieżąco. Do zobaczenia, pa kochani!